przedstawić. Dziękuję, przyjaciele. Najważniejsze dla mnie było to, że mnie kochacie. To bardzo mnie potrzebuje. Naprawdę, naprawdę. Ja kiedyś myślałem, że nie potrzebuję, żeby mnie ktoś kochał. Jak poznałem Jezusa, to myślałem sobie, że teraz mnie kocha Bóg. Ale się okazało, że to nie do końca tak jest. A tak długo miałem. Przyjaciele, ja chcę wam powiedzieć takie przesłanie zostawić. Myślę, że ono będzie przydatne. Chcę wam powiedzieć trochę o przebudzeniu, o tym, czym ono jest dla mnie, jak ja przeżywam przebudzenie. Czy ja je rozumiem. I chcę was tym trochę, chcę was pobudzić, żebyście o tym zaczęli myśleć. To pierwszą podstawową rzeczą, którą musimy pojąć, to jest to, że ono jest przebudzenie. Jest. Jest teraz. Tu. Nie będzie przebudzenia. Was w ogóle zachęcam do tego, żebyście się nie modlili w ten sposób. Nie módlcie się tak. Boże, ześlij przebudzenie. Bo przebudzenie jest. Teraz się dzieje. Druga rzecz to jest taka, że przebudzenie dotyczy Kościoła, a nie kraju, nie Polski. Budzi się coś, czy ktoś, kto lub co śpi, a nie co jest martwe. Ludzie w świecie, oni się nie mają obudzić, bo oni nie żyją. Muszą być wzbudzeni z martwych, czyli narodzić się z Bożego Ducha. Obudzić się musi Kościół, który usnął na różnych poziomach. Mam przyjaciela, który jest naszym misjonarzem w Bośni. Mieszka w Sarajewie. I tam zaczął już działania związane z budową Kościoła. I on taką fajną rzecz mi powiedział. W Bośni są kościoły martwe i bardziej martwe. Wszystkie. Wy macie taką wyobrażenie, że jesteś sobie? W ogóle on został uznany za, ponieważ jest w jednym z tych mniej martwych. No bo od tamtąd zaczął pracę. W ogóle jakichś wierzących trzeba było poznać najpierw. Tam się modliliśmy, mówię, Boże, jak. Niech najpierw zobaczymy, co się dzieje z kościołem. No i obejrzał już te kościoły tam w Bośni, w Chorwacji, też w różnych tam miejscach, zaczął działać. Jest uznany, że jest najbardziej przebudzonym człowiekiem w Bośni. Rozumiecie, wyobraźcie sobie zjawisko. Tam w ogóle jest abstrakcja w ogóle. To, co my robimy, to jest abstrakcja. On tam puścił kawałek naszego spotkania, w ogóle to oni ustali, o Boże, co to jest? A mówi, Kościół nasz, dodaj. Przebudzenie jest i budzić się i ma się rozprzestrzeniać w Kościele. Ale przebudzenie zaczyna się od każdego z nas. Jeżeli my chcemy, aby przebudzenie się poszerzało, to my musimy zrozumieć, że ono nie będzie poszerzało się inaczej jak w nas. W nas nie w zespole, nie w kościele, w nas jako w jednostkach. Ja jestem przebudzonym człowiekiem. Jestem przebudzony. Od 2001 roku jestem przebudzony. Ja w ogóle nie usnąłem. Rozumiecie, się nawróciłem, się nie położyłem spać. Nigdy. Trwam w tym systemie. W ogóle cały czas. I teraz ja musiałem też nazwać te rzeczy we mnie. To znaczy, ja mówiąc, Boże, ja jestem człowiekiem przebudzenia,
zderzyłem się z faktem, że Bóg mówi: dobrze, Arturek, jesteś człowiekiem przebudzenia, więc dalszy ruch będziemy robić w Tobie. I tak jak dalszy ruch zrobimy w Tobie, tak to się wyleje na innych. Wiecie, o co chodzi z przebudzeniem? Tak jak przebudzony jesteś Ty, tak będziesz budził innych. Z taką siłą dzwonka, z taką siłą budzika. I jak Ty będziesz zaspany, to Ty nie będziesz dobrze budził. Nie ma szans. Ty musisz być człowiekiem, który... Szukam chusteczek, właśnie chusteczki. Dziękuję Ci. Tak jak Ty będziesz przebudzony, tak będą się budzić inni ludzie. Ale to wymaga zgody na bycie przebudzonym. To wymaga zgody. Bo przebudzony to nie jest człowiek, który jest na półsenny, tylko przebudzenie to jest potężny wstrząs wewnętrzny. I żeby mogło się coś zadziać dalej, żeby też ludzie budzili się od nas i świat od nas używał, to my musimy mieć bardzo silną formułę obudzenia w sobie. I wiecie, że to kosztuje. To kosztuje, zapłacicie cenę. Coś Wam powiem. Nie tylko znacie moje nauczania, ale w ogóle jesteście ludźmi, którzy funkcjonują w tym takim, że tak powiem, logicznym systemie chrześcijaństwa. W ogóle wiecie, że jest łaska, w ogóle nie podważacie tego, wiecie, że Bóg was kocha, też tego nie podważacie. W ogóle nie macie z tym problemu, nie macie problemu z tym, że Duch Święty jest, że w was mieszka. Nie macie problemu z trójjedynością człowieka. O tych rzeczach w ogóle nie mówimy, bo one zostały dawno powiedziane i w ogóle żyjecie w tym i funkcjonujecie. Natomiast musicie taką rzecz zobaczyć, że te rzeczy dopiero są podstawą, żeby z nich zacząć budzić nas. Żeby budzić nas. Chciałbym, żebyś się nie bał obudzić do końca. Do końca. Żebyś takie coś zrobił w sobie. Boże, ja się obudzę do końca. Każdy aspekt mój obudzę. Obudzę każdy aspekt. Ja nie będę chodził taki na wpół. Rozmawialiśmy tutaj z Bartkiem, jak jechaliśmy pociągiem razem o różnych takich rzeczach związanych z apostolstwem i mówiłem Bartkowi, że apostolstwo na przykład szokuje. Ono musi szokować. Szok. Wiecie, na czym polega ta rzecz, że kiedy wchodzi ruch apostolski, to następuje wstrząs. Musi być wstrząs. Ludzie na przykład nam zadają pytanie, czemu takie kontrowersje różne robicie? Ja mówię, my nie robimy kontrowersji. My prostujemy wykrzywione wersje. Nie są kontrowersje. Są określone prawdziwe wersje rzeczy. I my je po prostu prostujemy teraz. Wiecie, Jezus został w naszym kraju sprowadzony do formuły kultury. To wcale nie jest, że tylko w Kościele katolickim. Chociaż Kościół katolicki się przede wszystkim do tego przyczynił. Kościół protestancki jak najbardziej łyka to jak karp kluchy później. W ogóle się nie ma żadnego problemu z tym. Ludzie się rodzą na nowo i natychmiast wracają do Jezusa ikony. Są narodzeni z Bożego Ducha, nawet się otworzą na działanie Bożego Ducha, przyjmą chrzest w Duchu Świętym, troszeczkę ruszą do przodu i jednak znowu wracają do ikony. Jezus jest dla nich cały czas pewną archaiczną formułą gdzieś jakąś. I zrobienie prostej rzeczy, tak? Publikacja na przykład Jezusa na ringu powoduje szok. Jak możesz? Ja mówię, ale co? Jak to Jezus na ringu? Ja mówię, no, na ringu. Normalnie na ringu, w rękawicach bokserskich. To dziwne jest dla Ciebie? A dlaczego to jest dziwne? Jezus w sukni po kostki jest okej.
Rozumiecie? Ta forma przekazu, to tak, to jest ortodoksyjne, tylko to jest ortodoksyjne kulturowo, to jest religijna formuła ortodoksji. Jezus taki, nie ma takiego Jezusa. Rozumiecie? Nie ma ciemnego blondyna o niebieskich oczach, o hollywoodzkim urodzie. Nawet nie istniał taki historyczny. Rozumiecie? Nie mówiąc, że w duchu to nie to. Tak? To nie jest to. W duchu to jest taki byt, że jak Jan go zobaczył, to padł sparaliżowany na ziemię. To taki byt. A jak kiedyś Daniel zobaczył jednego z aniołów, tego Boga, tak? To też padł sparaliżowany. Na widok samego anioła. Apostolstwo szokuje i przebudzenie jest ściśle związane z tym, że życie nasze ma przynosić wstrząsy. Wstrząsy! Różnorakie wstrząsy. Tu nie chodzi, i zaznaczam, nie chodzi o naturalne formy przebicia się. Nie. Moje i Twoje życie musi być na takim poziomie, aby wywoływać wstrząs w społeczeństwie, które nas otacza. Ewangelia, którą głosimy, ma wywoływać wstrząs. Ona ma być czymś szokującym, aby się mogło ostać to, co nie ulega wstrząsom. To jest przebudzenie. I ono się zaczyna od nas. I wtedy, kiedy my dochodzimy do miejsca, kiedy w nas powstają wstrząsy życiowe, to my nie możemy się cofać przed wstrząsami życiowymi. Ja do was mówię dzisiaj jak do ludzi przebudzenia. Nie cofajcie się przed życiowymi wstrząsami, przed wewnętrznymi wstrząsami, przed zmianami, które się mają zachodzić w waszych wnętrzach. Nie wolno wam tego robić. Bo to spowoduje, że będziecie coraz bardziej obudzeni. Obudzeni. Ludzie myślą, że o przebudzenie to przychodzi bezboleśnie. Zawsze jest ból przy budzeniu. Ja codziennie budzę praktycznie moją córkę. Jak ja ją budzę? Czy ja kopię w łóżko? Nie kopię. Wchodzę. 7 rano. Śniadanie, bo ona tak zaczyna dzień. I mówię, Sarcia, wstawaj. Ona do mnie ostatnio mówi tak. Jak ty to mówisz? Ja bym chciała tak zrobić. Nie umiałem bardziej wyrazić swojego niezadowolenia na to. Ja mówię, bo cię budzę. Ty sobie śpisz. I jak ci jest? Dobrze. Zaznaczam, każda osoba śpiąca czuje się dobrze. Dlaczego Kościół nie chce się budzić? Bo jest im dobrze. Śpimy sobie. Jest dobrze. Rozumiecie, na czym polega diabelski myk? To o to tu chodzi. Tu nie chodzi, żeby cię wpędzić w jakieś silne moralne grzechy. Tu w ogóle nie o takie rzeczy mi chodzi, że tam ludzie idą w świat, jakieś rzeczy. Nie, tam w ogóle większość Kościoła to nie są źli ludzie. To większość Kościoła to dobrzy ludzie są. No w ogóle odeszli od fundamentalnych grzechów, pozrywali różne rzeczy. Rozumiecie, coś tam im trochę zostało. No, w ogóle generalnie to normalni, porządni ludzie, porządniejsi niż reszta. Troszkę tam są pogięci, bo to wiecie, zazwyczaj z zaburzeniami do tego Jezusa przychodzą, w ogóle taki, tak jakby tak zbadał taki przekrój społeczny, to tak w Kościele tak bardziej są powichrowani, nie? Ale zasadniczo są lepsi, najbardziej zaburzeni, to jednak jeszcze ma tego Jezusa w sobie, ma tego Ducha Świętego, no to lepszy jest, no kurczę, przynajmniej załóżmy, wiesz, ten ze świata cię oszuka 80 razy, ten tylko 4. Lepiej w ogóle, wiesz, ty z Kościoła w ogóle, tak by, wiecie, to no, taka prawda jest, nie? Bezpieczniej, bezpieczniejsi są.
Ale myk diabelski nie polega na tym, żeby ich wpędzić w jakieś tam złe rzeczy, tylko chodzi o to, żeby ich uśpić. Śpi sobie. Jesteś już namocony z Bożego Ducha? Wypełniony Duchem Świętym? Masz pewność zbawienia? Masz dobry kościół? Przyjemnego, humanistycznego pastora, który naprawdę jest całkiem fajnym substytutem twojego taty, który pił i cię bił? Okej. Zostań w tym. Śpi. A kiedy przychodzi przebudzenie, to się pazurki włączają w kościele. Wierzą. Jak śmiesz? Jestem apostołem. Tak mam fach. Jestem budzik. Rozumiesz? Ale co się musi najpierw zadziać, żeby to szło? W tobie to musi zaistnieć. I nie wolno ci się bać wszelkich formuł, z którymi się będziesz musiał rozstać. Moja pierwsza prośba do was, jako do ludzi, którzy tu jesteście, nie bójcie się obudzić do końca. Nie bójcie się. I nie mówcie też, jestem przebudzony. Powiedz, jestem w procesie przebudzenia. Sam to uznaj w sobie. I tak jesteś najbardziej przebudzony. Rozumiesz, to nie ma z nim zdania. Ale ja dalej na przykład twierdzę o sobie, że ja jestem w procesie przebudzenia, bo we mnie się budzą coraz większe rzeczy. Coraz większe przestrzenie się we mnie budzą. Musicie rozpoznać czas waszego przebudzenia. Musicie zobaczyć, że to jest ten czas teraz. Czas twojego budzenia. Nie wstrzymuj się, nie wzbraniaj się, nie uciekaj. Ewangelia Marka, 1 rozdział, 15 werset, mówi tak. Ewangelia Marka, 1 rozdział, 15 werset. Jezus powiedział, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie w Ewangelię. To słowo czas to jest kyrios. Przyszedł kolejny kyrios, kolejny czas. To nie jest czas dla Polski. To nie jest czas dla Poznania. To jest czas twój. Nie słuchaj tych dziwactw, że przebudzenie wyjdzie z Polski, z Ukrainy, z Niemiec, z Poznania. Nie. Z ciebie wyjdzie. Nie chodź na te konferencje dziwne, które będą cię utwierdzały, że jesteś narodem wybranym. Rozumiecie? Jeśli w ogóle mówimy o jakichś narodach i o jakichś wyborach, tak? To się tylko Izrael kwalifikuje. Jeżeli byś tak byśmy mieli sobie lecieć po tej linii teologicznej, tak? Nigdy nie wybrał nic więcej. Chodzi mi, Pan wybrał Polskę, żeby z niej przebudzenie wyszło. No prawda. Sorry. Nie wybrał. To się tym nie zajmuje. Bo to jest modne. To jest fajnie tak usłyszeć. Przyjeżdża prorok i mówi. To z Polski wyjdzie przebudzenie. Tylko jak trochę posłuchasz, tak? To już z każdego kraju ma wyjść tutaj. Z każdego. Z Ukrainy ma wyjść przebudzenie. Z Niemczech ma wyjść przebudzenie. Rozumiecie? Chore. Bóg nie zajmuje się narodem. Bóg się zajmuje jednostką. To jednostka się budzi. Czego on potrzebuje? Człowieka. Wypełnionego Duchem Świętym, który nie śpi. Jego to interesuje. Jeden człowiek. Czy co on może zrobić za pomocą jednego człowieka? Za pomocą jednego człowieka. Ostatnio myślałem sobie o Marii, Matce Jezusa. I taka myśl mi przyszła. Skąd ja wiem, że Maria to nie była ta, która się zgodziła? Mamy na to dowody jakoś? Że taka propozycja nie była złożona innym? Nie mamy. Nie wiem. Rozumiecie? A? Kościół katolicki tak coś zrobił tam. Maria łaską obdarzona. Wiecie, tam tak nie jest napisane.
To nie jest tak. Tak. To oni tak przetłumaczyli, bo chcieli, oni koniecznie chcieli, żeby to ta Maria to była ta jedyna, do której przyszedł Pan. Ale ja nie wiem, czy to jedyna. To była ta, która się zgodziła. Tak urodzę Ci syna. Oto ja, służebnica Twoja. W ogóle zgadzam się na to. Tak? Nie wiemy w ogóle. Nie możemy w ogóle, my możemy to 50 na 50 jest. 50 na 50, więc żadnej w ogóle wiecie. 50 na 50. No ale trzeba tak było zrobić, żeby potem można było jakąś ikonę stworzyć. To jest normalne. Prawda? Jest ikona stworzona później. Tylko, że prawdą jest to, że Bóg szuka człowieka, który się zgodzi. Który się zgodzi. Zgodził się Mojżesz. Zgodził się Abraham. To są ludzie, którzy się pozgadzali w ogóle. To Ty jesteś człowiekiem, który musi rozpoznać swoje przebudzenie. Twoje osobiste, prywatne. Nie inne. Nie patrzeć, co się dzieje w kraju. Nie patrzeć, jaki jest czas teraz. Ja chcę, Boże, ja się zgadzam na to. Czytałem takie książki kiedyś, lata temu. Napisała je Ludmiła Plet. Trzy książki opowiadające o przebudzeniu w RPA, które się zaczęło w latach 60. Zatytułowane, te książki były tam trzy tytuły, ale jeden z nich to było Przebudzenie zaczyna się od tego. I był tam pewien kaznodzieja, nazywał się Erlo Stegen, który tam przyjechał, żeby głosić Chrystusa. I on się modlił do Boga i mówi, Panie, ja chcę, żeby w Republice Południowej Afryki powstawały potężne kościoły Twoje. I Bóg powiedział do niego tak, wstań Erlo, weź kij. I on wstał, wziął kij i powiedział, narysuj kółko. I Erlo narysował kółko. Bóg do niego powiedział, usiądź w tym kółku. I on usiadł w tym kółku. I Bóg do niego powiedział, a teraz powiedz do mnie tak, Panie, ześlij przebudzenie w tym kółku. Przestań się modlić, Erlo, RPA. Powiedz, Panie, ześlij przebudzenie w tym kółku. On się przebudził. Erlo się przebudził. To jest szok. Co do czego doprowadziła jego służba. Rozumiecie? Szok. Ale wszystko szło od niego. On dał się przebudzić. On miał niesamowite wizje. Jakie tam on rzeczy nie będzie robił? Kiedy modlił się, Panie, z którego miejsca mamy zaczynać Kościół? Duch Święty pokazał taką oborę. W tej oborze on tam przyszedł do tej obory, a tam było człowieku metr gnoju. Bo to była stara obora, gnój na gnoju, ubite, ubite, ubite. Z tego gnoju zrobiła się podłoga. Rozumiecie? I oni we dwóch wleźli na ten gnój i wywalali ten gnój. Rozumiecie, co to było? Oni chcieli wielkiego uderzenia, a Bóg mówi, najpierw wywalcie gnój. I kiedy tydzień czasu wywalali ten gnój, i dokopali się do tej podłogi. To przyszła tam pewna kobieta. Stara szamanka. Murzynka. Zuluska. I powiedziała tak. Wy jesteście tymi, których przysłał Jezus. Posłuchajcie. A Erlo mówi. Jak to? A skąd ty znasz imię Jezus? Ona mówi, nie wiem. Czy to wy jesteście tymi? A oni powiedzieli tak. Chcę, żebyście mi opowiedzieli o tym Jezusie. A oni mówią, dlaczego chcesz, żebyśmy ci opowiedzieli o Jezusie? Ona mówi, nie wiem. Przyszłam tutaj 40 mil. Jakiś głos powiedział do mnie, że mam przyjść tutaj i opowiedzą mi o Jezusie. Zaczęło się przebudzenie w RPA. Rozumiecie? To jest szok. Chcę, żebyście to zrozumieli, jak to działa. Przebudzenie jest od Ciebie. Nie zrobisz ruchu, jeśli tego nie zatrybisz. Ja to zatrybiłem. Mi to w ogóle pasuje. Ja się w ogóle z tym pogodziłem. Zaprzyjaźniłem.
rozpoznałem swój Kyrios. Wypełnił się Kyrios i przybliżyło się królestwo. Ja to rozpoznałem. Ja miałem wielkie plany w życiu. Jeździłem po kościołach po całej Polsce. Głosiłem Ewangelię w kościołach katolickich, protestanckich. Uzdrawiałem chorych, wypędzałem demony. Szanowali mnie. Mówili o mnie: Artur, jakie masz super świadectwo. Dzwonili do mnie: przyjedź, złóż świadectwo, powiedz o Jezusie. Rozumiecie? Głosiliśmy po całym kraju, przyprowadzaliśmy ludzi do Jezusa, masy ludzi. Tylko w pewnym momencie usiadłem i mówię: Boże, w ogóle zostawiam ludzi w religijnych miejscach. Mówię: Boże, co mam zrobić? I pierwsza myśl: przecież w ogóle tego chcesz. Tyle masz w sobie takich rzeczy właśnie. Przecież masz deficyt taki. Zawsze chciałeś taki być. Zawsze chciałeś być podziwiany. Zawsze chciałeś, żeby na Ciebie patrzyli. Zawsze chciałeś to. Spełniasz swoje pragnienia. Rozumiecie? Długo płakałem. I postanowiłem, że będę się budził. Że nie zostawię w sobie nic, co śpi. Nic! Nic! Kyrios zawiera w sobie bardzo wiele znaczeń, jeżeli chodzi o Grekę. Jest to czas krytyczny, jedno z tłumaczeń. Następnie jest to czas kryzysu. Jest to następnie czas przejścia. Tak się to tłumaczy, to jest przedziwne słowo. Jest to czas, gdzie jest okazja jakaś. Jest to czas pewnej promocji. Wiecie, że na przykład Grek, on idzie i widzi, że jest przecena w sklepie i on mówi: Kyrios, wpadnę tam i kupię spodnie tam. Kiedy jest ciężko w życiu Greka, on mówi: Kyrios. Taki mam Kyrios. Rozumiecie? Przebudzenie, o którym tutaj mówi Jezus, tak? On mówi: wypełnił się Kyrios. Wchodzicie w miejsce, gdzie Królestwo Boże przybliżyło się. Przybliżenie się Królestwa, tak? Powoduje kryzysy. Ludzie myślą, że z łaską jest tak, że Ty ją przyjąłeś i że teraz będzie taki bezbolesny ruch wzrostowy. O, jakże się byś pomylił, gdybyś tak trwał w tym. Nie ma bezbolesnego ruchu wzrostowego. Minęło niedawno 5 lat, od kiedy systematycznie ćwiczę. Mam 46 lat i nigdy nie czułem się lepiej, nigdy nie wyglądałem lepiej, nigdy nie byłem zdrowszy, nie byłem w lepszej kondycji. Jaką cenę za to zapłaciłem? Bardzo dużą. Bardzo dużą cenę zapłaciłem i płacę. Bardzo dużą cenę. Ludzie nie chcą płacić takiej ceny. Się wstałem raniutko, modliłem się, potem poszedłem biegać. I biegałem przez 45 minut, Panie się modlić. Takie przedłużenie modlitwy. Kiedy wielu ludzi tam sobie jeszcze spało, ja po prostu zasuwałem. Modliłem się i biegałem. Bo co? Bo ja dbam o swoją kondycję. Ja przeżywam jakiś krytyczny czas. Rozumiecie? O co chodzi? Sam się na niego zdecydowałem. Co on mi przynosi? Przebudzenia różne. Różne przebudzenia. Dzisiaj okazuje się, że staję koło mojego syna, który ma 20 lat. Ja mówię do niego: Wiktor, w ogóle może zacznij dbać o siebie. Ja lepiej wyglądam niż ty. Tak nie może być. No sorry. Rozumiesz?
Ale ja się zgodziłem na jakieś kryzysy w swoim życiu. Ja, kiedy rozpocząłem służbę apostolską, zgodziłem się na jakieś kryzysy. Zgodziłem się na to, że moi, że ludzie, którzy uważali mnie za przyjaciela, tak, oni teraz zaczną się ode mnie odwracać. I tak jak mnie lubili, jak mnie szanowali, tak zaczęli mówić: Artur, wyhamuj! Ja mówię, ale dlaczego mam wyhamować? No nie możesz takich rzeczy robić. Ja mówię, no ale to są rzeczy potrzebne. No ale to ty nie możesz już do mnie przyjeżdżać do kościoła. Ja mówię, no bo nie chcę już. Już nie przyjadę do ciebie nigdy. Rozumiesz? Na domiar złego zbuduję kościół w twoim mieście. To będzie przykra sprawa. Potraciłem różne rzeczy. Musiałem się rozprawić z rzeczami, które we mnie były do tej pory ustanowione jako pewne. Przebudziłem się i się budzę dalej. Nie boję się, że to są momenty krytyczne, że to są momenty kryzysowe. Oswoiłem się z tym i powiedziałem: tak, Boże, amen, zgadzam się. Nie będę zwiewał stąd. Kościół jest mistrzem świata w tym, aby uciekać z krzyża. Uciekinierzy. Przebudzenie jest okupione kryzysem. Proszę zapamiętać tą rzecz. Kiedy w ogóle będziesz o tym mówił Bogu, kiedy będziesz się modlił, zrozum, że ceną jest jakiś kryzys. Rozumiesz? To w ogóle zrozum to. Nie istnieje bezbolesna formuła przebudzenia. Nawrócenie jest bezbolesne. Ludzie mówią, ja miałem tyle problemu z nawróceniem. Ja mówię, że ja żadnego. No nie można mieć problemu z nawróceniem. Nawrócenie jest ratunkiem, ucieczką z piekła. Rozumiecie? Wpadnięciem w ramiona Ojca. W tym nie ma nic trudnego. To nie jest problematyczne. To zostało zrobione. Tam się nie napracowujesz, nie zasługujesz, koniec, dziękuję, uwierzyłem, biegnę, halleluja, idę do nieba, jestem w niebie. Ale potem zaczynają padać pytania, które sam sobie musisz zadać. Co ja teraz chcę robić w swoim życiu? Komu ja chcę realnie dzisiaj służyć i z kim się przyjaźnić? Jak ja chcę żyć? I teraz ja mówię tak, okej, Boże, no to chcę iść na maksa. Chcesz iść na maksa? Dobrze, to zaczniesz płacić cenę. Aha, Boże, jaką cenę? No cenę? Nie było mowy o cenie. No myślałem, że no nie zasłużę na przychylność. No tak, jestem ci przychylny, ale to ty przyszedłeś do mnie w sprawie tego przebudzenia. Przecież wcale nie proszę, Artur, żebyś tam się tym zajął. To w ogóle, no tak, Boże, no ale takie coś we mnie się dzieje, że tak bym chciał. No to dobrze. No. To cenne. No ale co? Ale pragnienie jest. I co teraz ja muszę zrobić? Muszę się zgodzić na tą cenę. Zgódź się na cenę. Zgódź się na cenę. Zapłać cenę. Zgódź się na kryzys. Nie kombinuj! Nie wymyślaj teologii, które będą cię wyprowadzały z kryzysów. Z kryzysu się nie wychodzi. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? W kryzysie się żyje. Żyje się w kryzysie. Kiedy byliśmy w Izraelu, przed wyjazdem Sara przyszła, mówi: tato, chce się ochrzcić w Jordanie. My to jest to zrobili. Pojechaliśmy do Palestyny, nad Jordan, na granicy z Jordanią. Tu pole minowe, żołnierze, karabiny. Ten kawałek Jordanu przedzielony na pół. Z tyłu żołnierz jordański, z tej strony żołnierze izraelscy z karabinami, trąby. Człowieku, jeszcze przyjechało z 10 autokarów z Afryki, chyba z Etiopii. Przed ciebie. Chrzczą się tam wszyscy, ojej, mówię, jaki kocioł. I tam, no jeszcze były dwoje, było dzieci, jedno z dzieci, zimna woda. No potem był styczeń. No tam było ciepło. I Sara mówi, Sara sprawdziła nogą i mówi: tato, zimna woda. Mówi, nie będę się chrzciła. A ja mówię, ty, no ma 10 lat.
Ty mówię, ze mnie robisz idiotę. Zimna woda! Dziesięcioletnie dziecko stoi przede mną w stroju kąpielowym, płacze i się na mnie patrzy. Ja mówię, oddałaś życie Jezusowi? Tak. Czy ja cię w ogóle prosiłem, żebyś się chrzciła? Nie. Ty do mnie przyszłaś? Ja. Mówię, i ty do mnie mówisz, zimna woda? A jak życie będzie trzeba oddać za wiarę, to co zrobisz? To jest dziesięcioletnia moja ukochana córka. Co zrobisz, Sara, jak będziesz musiała położyć głowę za królestwo? Co będziesz mówiła, zimny topór? To jest szok. Ja mówię, ubieram się. Ja cię nie chrzczę. Wraca do mnie. Ochrzci mnie. Ja mówię, dlaczego? Bo chcę, żebyś mnie ochrzcił. Ja mówię, nie robisz tego dla mnie? Ona mówi, nie robię tego dla ciebie. Chodź. Szok. Jakie to niereligijne. Jakie to w ogóle dziwne. W tym nie ma dziwnych sentymentów. Nie ma ładnych strojów. Zauważyliście to? Nie ma pięknej muzyki. Jest orka. Ale wiesz co? To jest kurcze życie. I Rocky powiedział taką rzecz. Rocky Balboa. Włoski ogień. Życie wali bez litości. Życie nie ominie ani ciebie, ani mnie. Nie przemkniemy się. Znaczy możemy na śpiocha. Na śpiocha się przeturlać. Możesz spać. Niech cię nie będzie budził za specjalnie. Ale jeżeli w tobie jest ten dzwonek cichutki i cię kurcze budzi, i budzi, i budzi, i budzi, to proszę cię, nie nakrywaj go poduszką, bo to twój kirios. To się dzieje w tobie. To idzie do przodu jak lokomotywa. Ty się możesz zatrzymywać, tylko jeśli się będziesz zatrzymywał, to będziesz opóźniał ten proces. Po co ci opóźnianie procesu? Bóg tylko raz trzymał słońce, jak Jozue lał wrogów i powiedział, ostatni raz, więcej nie wstrzymuję. Potem każdy kirios jest kirios. Kryzys jest naturalny. I to od nas zależy, czy kryzys będzie dobry, czy zły. Czy kryzys nas przebudzi, czy kryzys nas dojedzie. Będąc blisko Boga, kryzys będzie dla nas dobry. Kiedy jesteśmy blisko Boga, kryzysy są pożyteczne. Nie bójcie się kryzysów. Kryzysy to dobre rzeczy. To nie są problematyczne sprawy. To diabeł przychodzi w kryzysie, a diabła się gna. Ale musisz zrozumieć, że to nie diabeł jest kryzysem. On przychodzi w kryzysie. W kryzysie przychodzi. Pierwsza Mojżeszowa. Historię ci powiem. 12 rozdział od 1 do 3 pokazuje taką rzecz. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział od 1 do 3. I rzekł Pan do Abrahama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił, uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będę w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Kiedy decydujesz się na to, aby być budzonym
i aby iść przebudzenie, to będą następowały zmiany w Twoim życiu. Będą następowały zmiany i nie wolno się ich Ci bać. Trzeba będzie wstać i iść w inne miejsce. W inne miejsce. W inne miejsce w swoich poglądach. W inne miejsce w swoich emocjach. Rozumiecie? W inne miejsce. Jest podróż w inne miejsce. Przebudzenie zawsze pociąga za sobą podróż w inne miejsce. Przebudzenie nigdy nie zostawia Cię w tym samym miejscu. Ludzie przebudzenia to nie są ludzie przyspawani do swojego systemu myślowego. To są ludzie, którzy są ruchomi. Wstań, Abrahamie, mówi Bóg. Wstań, Abrahamie. On nie powiedział, siedź, Abrahamie, i zbudujemy państwo. Zauważyliście to? Tam nie było, Abrahamie. Mam plan urbanistyczny. Zbudujemy państwo wokół ciebie. Będziesz królem, tak? I będziesz ze swoją żoną się bujał, proszę ciebie, w tym kraju i będą się ciebie słuchać. Jam Jahwe, twój Bóg. No niestety, tak nie było. Bo wstań, Abrahamie, zabieraj żonę i idziemy. Abraham zabiera żonę, ale zabiera też Lota. Bóg mu powiedział, zabierz Lota? Nie. Ale on był przyzwyczajony do Lota. On z nim żył, był z rodziny, był całkiem miły. Miły Lot. Rozumiecie? Abraham szedł za Bogiem, a Lot szedł za Abrahamem. Był przyspawany do życia Abrahama. Rozumiecie? I kiedy nastąpił kolejny ruch, Abraham wstał i powiedział, idziemy. A Lot się przyzwyczaił do nowych, lepszych warunków i mówi, ja zostaję. Przebudzenie zmusi cię, żebyś się pozbył swoich lotów. Nie bój się pozbyć ich. Nie bój się. Mogą być to bliskie rzeczy. Mogą to być części Twojego charakteru. Mogą to być bliscy ludzie. Może być to rodzina. Mogą być to przyzwyczajenia. Może być to jakaś formuła pragnień o karierze. Mogą być to różne marzenia, które nigdy nie zniknęły tak naprawdę i miałeś nadzieję, że jakoś się zrealizują, ale ciągle nie przęgły, kurczę, z tym, co się dzieje. Niby były, ale nie przęgły takie loty. I teraz byłem w Izraelu, skierowaliśmy się na Sodomę. I oczywiście jej nie było. Chuj, tu w ogóle nie ma nic. Jest natomiast taka skalka, nazwana żona Lota. Stoi tam sobie ta skalka. Lot został w Sodomie. Abraham ruszył dalej. Nie wolno ci mieć obciążenia w swoim życiu. Nie wolno ci mieć zbędnego bagażu. Ludzie przebudzenia to ludzie bez bagażu. Nie możesz zostać w różnych rzeczach, które wydawałyby ci się, że są, o, to nie ma problemu, to takie małe zaburzonko. Nie ma małych zaburzonek. Są lotowie. Lotowie. Och, to taki mały lęk tylko. Taki mały. Och, to takie maleńkie pragnienie. Och, mam takie przekonanie. Troszkę inne. Już nie szkodzi. Szkodzi. Szkodzi, ponieważ to cię obciąży. To cię spowolni. To doprowadzi do tego, że twoje przebudzenie, tak? Zacznie słabnąć. Jeszcze raz powtarzam.
Tak jak ty będziesz przebudzony, tak będą przebudzeni ludzie, z którymi będziesz miał kontakt. Wiecie, my marzymy o tym. Marzymy o tym, żeby wpływać na ludzi. To są nasze marzenia. Ale my możemy wpływać tylko na ludzi tak, jak sami będziemy przebudzeni. Musisz zawołać do Boga, szczerze, aby pomógł ci namierzyć twoich lotów. Powiedz to do Niego dzisiaj jeszcze. Więc Boże, ja chcę to widzieć. Ja chcę mieć to jasno. Ja nie zgadzam się, Boże, z żadną formą, która będzie mnie spowalniać. Ja jestem człowiekiem przebudzenia. Ja po to tu jestem, na tej ziemi. Nie mam tu nic innego do zrobienia. Nic. Taką rzecz musisz zrobić. Ty możesz uczynić ludziom tylko tak, jak uczynisz samemu sobie. Nie uczynisz ludziom inaczej. Nie będziesz mógł ich kochać inaczej. Nie będziesz mógł ich uwalniać. Rozumiecie? Ostatnio napisałem taki artykuł o odrzuconych duszach służebnych. Przyglądam się na ludzi w ostatnim czasie. Ludzi namaszczonych, którzy nie rozprawili się z różnymi formami odrzucenia w swoim życiu. Widzę, co oni kurczę robią. Jak tylko coś dostają do swojej ręki, jak zaraz wychodzą z nich różne formy odrzucenia, jak udają, stają się kimś innym zupełnie. Rozumiecie? Małpują. Realizują swoje powołanie w krzywy sposób. Chcą być widziani. Albo z drugiej strony, tak? Widzę ludzi, którzy zbudowali w sobie system własnego bezpieczeństwa, takie własne bezpieczniki mają. Mówią, to uważam, to tak jest. Okej, masz tylko prawo. Człowiek przebudzenia to człowiek, który wyrzuca swoje niepotrzebne bagaże. Dlaczego wam mówię o takich rzeczach? Bo my nie mamy żadnego problemu, jeszcze raz to powtórzę, co na początku powiedziałem, z fundamentalnymi rzeczami. Tutaj nie trzeba mówić do was o takich rzeczach jak uwalnianie, uzdrawianie, wskrzeszanie, potrzeba głoszenia Ewangelii. To w ogóle wiecie, to nie w tych ruchach. Nie? To nie tak. To dla nas norma. Tylko, że teraz musimy zobaczyć, czy to będziemy jechali 30 na godzinę, czy 230. To już jest kwestia szybkości teraz, bo rozumiecie, bo będziemy się wlec, to po prostu masakra. Będziemy nieszczęśliwi. Człowiek jak się nie przebudzi, to będzie nieszczęśliwy. Co będziesz robił, jak będziesz żył? Ostatnio rozmawiam z człowiekiem, takim moim przyjacielem, biznesmenem i on mówi do mnie, powiedział mi różne rzeczy, mówi, kurczę Artur, no nie wiem, co mam robić. Ja mówię, powiem ci, co masz robić. Rób pieniądze. Patrzy na mnie i mówi, proszę cię, nie ewangelizuj. Nie uzdrawiam. Nie uwalnij. Zrzuć to z siebie. Rób pieniądze. Ja widziałem, jak on promieniał. Ja mówię, ja wiem, że cię oszukali. Powiedzieli ci, że masz być inny. Powiedzieli ci, że masz być taki, a taki. Przebudź się. Jesteś biznesmenem królestwa. Przynoś mi pliki pieniędzy. A ja się zajmę tym, aby je prawidłowo umocować. On mówi, i będę. Amen. Wyszedł w ogóle inny człowiek. Inny. Rozumiecie? Nastąpił w nim potężny budzik wewnętrzny. Zrozumiał, tak, przecież mnie do tego Bóg powołał. Rozumiecie? Pierwszy człowiek, który przyszedł
do Piłata po śmierci Jezusa, to był biznesmen. Biznesmen. Powiedział, daj mi ciało. Oczywiście wiecie, z czym musiał tam przyjść, czy nie wiecie? Z woreczkiem dukatu. Inaczej wy wiecie, to dostało mi ciało. On przyszedł, postawił cash, powiedział, daj ciało. Biznesmen. Ok? Ci, co uzdrawiali chorych, wypędzali demony, strzeżali zmartwych, narobili w gazie i uciekli. Z Piotrem naprzeciw. Tak? Chodzi o to, że on był człowiekiem, którym dzwonił budzik i on umiał go wzmocnić jeszcze. Chcę taką rzecz w tobie zaszczepić. Daj się do końca obudzić wewnętrznie. Nie bój się tego. Niech to będzie w ogóle priorytet w twoim życiu. Powiedz, Boże, ja chcę być przebudzony. I zapłacę każdą cenę. I zgadzam się na każdy kryzys. I nie boję się kryzysów. Ponieważ ty jesteś ze mną. Jesteś moim królem i moim Bogiem. Skopiemy diabłu dupę. Ty i ja. Rozumiesz? Boże, ja budzę się! Nie ma moje przekonanka, nie ma moje uczucia, nie będę się smarkał w tym wszystkim, tylko będę przychodził do Ciebie z każdą rzeczą, Boże, mówię. Pamiętaj, Bóg nie chce, żebyś klęczał przed Nim. Rozumiecie? To diabeł chce, żebyś klęczał. Musisz inną rzecz zobaczyć. Bóg chce, żebyś stał prosto. Na filmie pod tytułem 300, bardzo duchowym filmie, pięknym zresztą, ten pogański król mówi do Leonidasa tak. Spójrz na mnie. Jestem królem, jestem panem wielu niewolników. Leonidas mówi, a ja jestem królem ludzi wolnych. Taka jest różnica między nimi. Diabeł chce, żebyś klęczał w życiu. Diabeł chce widzieć Ciebie, wcale nie żebyś, on nie chce, żebyś klęczał przed Nim. To taki głupki nie jest, to bez przesady, jesteś narodzony z Bożego Ducha. Wiesz? Chociaż on czasem miał takie zajawki, kazał Jezusowi się kłaniać, wiesz, tak się on ma odchyły. Nawet jest psychopata. On chce, żebyś klęczał przed Bogiem. Rozumiecie? Całe życie, żebyś tak klęczał. Żebyś całe życie był w takiej pozycji, która będzie mówiła, Boże, zrób coś ze mną. Natomiast Bóg chce, żebyś stanął prosto i powiedział, Boże, zgadzam się na przebudzenie. Boże, ja zgadzam się na to. W ogóle nie będę kombinował. Wjeżdżaj, Duchu Święty. Come on! Tak, Boże, czuję się odrzucony. Come on, Duchu Święty. Wjeżdżaj w to. Biorę to. Nie będę chodził w tym. Jestem człowiekiem przebudzenia. Tak, boję się tych rzeczy, ale ja chcę, Duchu Święty, żebyś tu wjeżdżał. W te miejsca, w te. Ja się na to decyduję. Ja będę robił teraz kroki wiary. Ja będę robił ruchy w tą stronę. Jeżeli mam problem z czymś, to ja się nie zgadzam na ten problem. Przestaję dorabiać teologie różne. Rozpoznaję swój kirios. Porzucam każdy ciężar. Nie będę ciągnął lotów za sobą, bo wiem, czym to się skończy. My musimy to zobaczyć w naszym życiu. Musimy tak zadziałać. Ja tak zadziałałem. Nie wiem, z ilu rzeczy zostałem wyjęty przez Boga. Już po moim nawróceniu. Mając niezgodę. Na to, co się działo w moim życiu. Wyszedłem z religii, wyszedłem z humanizmu, wyszedłem z systemu, który, z takiego bezpieczeństwa, które dawało mi to, że ludzie mnie szanują. Wyszedłem z odrzucenia, słuchajcie, poburzyłem warownię w swoim życiu. Jestem wolnym człowiekiem. Nie znam kogoś bardziej wolnego ode mnie. No nie znam. Nie znam nikogo bardziej wolnego ode mnie. Jestem wolny, wolny. Może ja wolny chrześcijanin.
Tak myślałem. Jestem wolny chrześcijanin. Wolny. Ja się od siebie uwolniłem, rozumiecie? Wiecie, do czego to doprowadziło na początku? Że ja się polubiłem w ogóle. Ja naprawdę świetnie się... Ja w tym hotelu tutaj siedziałem u was. Ja w ogóle założyłem, że w ogóle mówię do siebie, mówię do siebie coś. Mówię. Tak sobie myślę. To normalne, Boże, że do siebie coś mówię. No tak sobie myślę, sam jestem w ogóle, tak sobie mówię, nie? Ty, ja się mimo to się odzywam, ja się lubię. No tam przed lustrem się trochę pokołowałem, taki zobaczyłem, jaki ja tam jestem w ogóle. Taki, no tak na zdrowo, wiecie o co chodzi. Tak mówię, w ogóle dziękuję Ci Boże, że taki, że się trzymał w ogóle 46 lat, całkiem nieźle w ogóle. Wiecie, taki, kiedyś to myślałem, mówię, Boże, to nie są narcystyczne jakieś zajawki, może ja narcyz jakiś jestem. To może to tak jest, a potem nie, mówię, to nie jestem, bo zdrowy jestem, wiecie, to takie zdrowe, ładne, piękne, miłosne, w ogóle jestem wolny. Ale ja się na to musiałem zgodzić. To były masy różnych kryzysów, które go przechodziłem. Przede wszystkim siebie kryzys nie przeraża. Kryzys jest dla mnie, ok, przed kryzys, no teraz ja przyjmuję określoną pozycję, tak? I sobie w ogóle zaczynam poruszać się w tym kryzysie, tak? Ponieważ ja wiem, że ja to wykorzystam dla siebie. Coś nowego, lepszego się wydarzy. Gnam diabła, który tutaj do mnie próbuje przychodzić i mnie gdzieś podgryzać w tym wszystkim, rozwalam go, nie mam władzy nad nim, ale nie krzyczę w panice, Boże, życie mi się wali, nie wali mi się życie, bo ja kontroluję moje życie. Cały czas. Tu nic nie ma bez kontroli. Ja nie jestem jak piłka kopnięta, która sobie leci, przeciwnie, nie. Ja rozpoznałem swój kirios. Świetnie się w nim poruszam. I każdy tak może robić, bo co jest dobre dla mnie, dobre jest dla każdego. Każdy tak umie. Ktoś mówi, nie, bo ja tak nie umiem. Mówi, nie, no umiesz, no. Tylko się nie zdecydowałeś. Nie zdecydowałeś się. Nie zdecydowałeś się. To tak jak w ćwiczeniach, każdy może mieć płaski brzuch. Tylko nie każdy chce. No płaski brzuch, no to jest, no to nie jest od tego, że się żre babeczki i się wierzy, że ci się nic nie stanie. Tak ludzie mówią, zjem babeczkę, wierzę, że mi się nic nie stanie. Ja zjadłem ptysia, ale nie stosuję do tego wiary z Ewangelii Marka 16 rozdział, tak? Tylko stosuję w ogóle zupełnie coś innego do tego, tak? Steper stosuję. Rozumiesz? Ja będę go musiał spalić. Koniec. Żadna magia. Nie oszukuję siebie. Nie oszukuj siebie w czymś. Nie mów, że jakoś będzie, coś będzie, o, mamy wspólnotę, coś zrobimy w tej wspólnocie. Nie, coś zrobimy. Musicie być ludźmi przebudzonymi pod każdym względem. Pracujcie nad tym cały czas. Powiedz, Boże, nie będę w ogóle zaspany w duchu. Ja taki nie będę. Będę cały czas przebudzony. Co w ogóle nie oznacza, że to jest w ogóle jakieś wyczerpujące, bo słuchajcie, w ogóle nie jest. Ja realnie dzisiaj normalnie odpoczywam w Bogu. Ja nigdy nie korzystałem tak w ogóle z łaski, tak naprawdę jak dzisiaj. Bo się nie muszę na przykład spinać. Wiem, że tak, nie muszę na nic zasługiwać, nie muszę się nikomu podobać, no to wiesz, jak się pięknie odpoczywa? Tak? Się jeszcze nauczyłem w ogóle nakazywać, żeby mnie stres opuścił, to już w ogóle. Jeszcze nauczyłem przez wiarę kortyzol sobie wyrównywać endorfiny, podnosić w ogóle, mówię, no mistrzostwo świata, no mówię, nie, ja sobie wyrabiam, robię co chcę, to sobie rano wstanę, stresik sobie rozwalę, się pomodlę na językach, to mi się lepiej zrobi. W ogóle rozumiesz, luz życiowy, luz. Tam, gdzie lot odpoczął, miejscowość się nazywała luz. Trzeba zostawić wszystko, co cię obciąża. Nie bój się tego, proszę was. Ja wiem, nie znam tak was osobiście wszystkich, ale wiem, że nie ma ludzi, którzy nie mają obciążeń. Nie ma takich ludzi. Chrześcijanie są mistrzami świata w spychaniu obciążeń. Odpychają je, spychają, zrzucają. Mówią, nie, to jakoś będzie, Pan mnie z tego wyciągnie, Pan podniesie. W ogóle nie, no weź inaczej zrób. Powiedz, Boże, ja jestem władny w tym, aby tą rzecz okiem znać. Biorę teraz to, rozwalam to.
Naprawdę. Teraz miałem spotkanie, taki przyjechał do mnie chłopak w środę rano. Jak go rok temu widziałem, to facet miał porażenie mózgowe. Miał różne rzeczy, ach, tam już trudno. Był ubezwłasnowolniony nawet przez matkę. On musiał siedzieć w domu, tam leki brał, w ogóle renty, wszystkie rzeczy. I ten facet zaczął przez rok czasu, mniej więcej słuchał tego, czego nauczam. Słuchajcie, jemu się zaczęły tak. Zaczął mu się mózg naprawiać. Zaczął w ogóle mu się porażenie zaczęło zmniejszać. Wiecie, to krok po kroku wszystko. W pewnym momencie poszedł do matki i powiedział: mamo, wyprowadzam się z domu. A ona mówi: jak to się wyprowadzać? On mówi: idę na swoje. Wyjechał z miasta. Jeszcze mówi do mnie: tą rentę do tego do czerwca będę miał. Potem mówi: rezygnuję z tej renty, mówi, bo ja jestem uzdrowiony, w ranach Jesińca Jezusa jest moje uzdrowienie. Układam sobie wszystko, żyję, mówi. Kurczę, wiesz. Rozumiesz? To jest coś, co jest istotne. Jak patrzę na tego człowieka, miałem łzy w oczach w ogóle. On mi: ty, chłopak, który rok temu, ja w ogóle myślałem, że on schizofreniem, jak się o niego modliłem rok temu. A on teraz siedział, w ogóle zwycięski człowiek. Rozumiecie? Zwycięski człowiek siedział. Ja byłem w szoku. Zwycięski człowiek. Wczoraj w kościele u nas babeczka składała świadectwo. Mówiłem, wyszła, pozbyła się, była w takiej sytuacji, jakby w takim kryzysie, jakby lepsza od razu do kościoła, była w takim kryzysie życiowym, ale ona uwierzyła, że mamy rację. Taką rzecz uwierzyła. Nie rozumiała rzeczy. Odrzucenie w jej życiu było tak silne, że na fizjologię jej w ogóle padało. Ona ludzi postrzegała, jak ona wczoraj składała te świadectwo, posłuchajcie sobie, to ona opowiadała, że w ogóle ludzi to tak jak, ją mówi, no, ufolutki z dzidami chodziły. I każdy chciał mieć gnąć. Takie coś. Tak silne odrzucenie w ogóle. W każdym człowieku widziała wroga, nie? Każdy człowiek był zagrożeniem. I jakieś chyba 2 czy 3 tygodnie temu ja powiedziałem do ludzi, mówię, to jest moment, w którym w ogóle doszliście do takiego miejsca, w którym doprowadziliście wasze życie do punktu przełomu i dzisiaj, mówię, zostanie ten temat zamknięty. Położyłem na nią ręce i ona tak, zaczęła się coraz gorzej czuć po tym położeniu. No, czuła się tak źle, wracała do domu, czuła się już tak źle, wróciła do domu i w ogóle siedzi, jest załamana totalnie. I tu Święty do niej mówi tak, włącz sobie demony burzące. Ona mówi: dobrze, co mam słuchać? A tu się do niej mówi: posłuchaj o odrzuceniu. Ona mówi: Boże, to jest takie długie, to jest w ogóle, to nie chcę, Boże, słuchaj o odrzuceniu. Włączyła to nauczanie na temat odrzucenia i ona mówi, taka pierwsza myśl, podmienili. To jest inne. Ja nie słyszałam tego wcale. A słuchała chyba ze 3 razy. I mówi, słuchałam, aż usnęła. I ona usnęła. I obudziła się rano i była wolna od odrzucenia. Więcej, całe życie miała egzemę. A topowe zapalenie skóry. Zniknęło jej. Spojrzała na ręce. I składała teraz w niedzielę świadectwo. Rozumiecie? Była w kryzysie. Przeszła kryzys. Rozumiecie? Wzięła przełom, sięgnęła po sukces. Tak musi być z każdym. To jest wszystko dla nas, ludzi. Tylko to jest pewna metodyka działania. Metodyka działania. Jesteśmy ludźmi przebudzenia. Proszę was, ukłóżcie się przed takimi prostymi prawdami Bożymi. Zobaczcie, jak to działa. Nie brońcie się. Mam swoje. Ja mówię, uspokój się tam masz. No trochę masz. Też tak myślałem, mam swoje. Mam swoje doświadczenia, mam swoją wiedzę, mam swojego Boga, mam swoje namaszczenie. No Bóg mówi, Artur, ja mam dla ciebie w ogóle, mam dla ciebie taką wolność, że w ogóle będziesz leżał do góry kołami i będziesz najszczęśliwszy człowiek na świecie. Chcesz? Też tak w ogóle leży?
chcę, mówię. Chcę tak leżeć w ogóle, nie? I tak przewalać z prawej na lewo. To jest to. A potem fajnie Cindy Jacobs odpowiada, taka prorokini, ona mówi, bo ktoś jej tam zapytał, a jak ty odpoczywasz? A ona mówi, a oglądamy z mężem, mówi, głupie komedie. A potem znowu wstajemy, idziemy do kopalni diabłu. W ogóle, rozumiesz, funkcjonuje zupełnie w innych parametrach, nie ma spinek. Człowiek przebudzenia to człowiek, którym już nie funkcjonują wewnętrzne zgrzyty. To trzeba o to zadbać, proszę was o to, bo to dużo można mówić i rzucać ludziom sloganów. Chodzi o to, że niestety, ale nie przebudzi cię Bóg. No, to jest fałszywa nauka. Ludzie czekają, a to jest już w ogóle, czekają na przykład, Panie, ześlij przebudzenie i mówią, Pan, On przyjdzie, On przebudzi. Ja mówię, a przepraszam bardzo, bo mam takie pytanie. To co On teraz robi? Się znęca nad nami wszystkimi? My siedzimy w tym klerykalnym kraju, i On się tak nad nami znęca? Nie wiem, to nie jest w ogóle. Bo ja nie znam takiego Boga, który się wstrzymuje, nie wiem po co. To tak jak przetłumaczyli takie nieszczęsne tłumaczenie, jedno jest w Biblii, jak idą apostołowie i tam siedzi jeden chyba ślepy i oni go pytają, Panie, dlaczego on ślepy jest? Kto zgrzeszył, on czy rodzice jego? A Jezus mówi, a nie on, ani rodzice, ale żeby się objawiła chwała Boża. Tak wzięli to przetłumaczyli. To wynika z tego, że ten facet jest ślepy 40 lat, żeby któregoś razu tam przyszedł Jezus, dotknął go i się chwała Boża objawiła, że Bóg sobie odebrał chwałę, że on 40 lat był ślepy, teraz przejrzał. To wiecie, to coś, takie coś, to stawia Boga w takim miejscu jakiegoś w ogóle sadysty. Facet 40 lat dostał ślepotę, taki myk, jeden dostaje Mercedesa, dostał ślepotę. Tak on temu da to, tak temu dał ślepotę, rozumiem? Oryginalny tekst mówi, ani on, ani rodzice jego, lecz niech się objawi chwała Boża. Krótko powiedziawszy, uzdrówcie faceta. Coś tam pytacie? Rozumiesz, co to jest? To jest w ogóle inne zjawisko. Co wy się pytacie, kto zgrzeszył? Dawaj tutaj na niego uzdrowić i dawaj. No, siedzi ślepy, to za niech widzi. To jest ten Jezus nasz. To jest Jezus, ale żeby to czaić, to trzeba być przebudzonym w ogóle. Się takich pytań nie zadaje w ogóle. Idzie ślepy, przepraszam bardzo, kto tam zgrzeszył. Hej, z poczty. Bo to wiesz, będę głupot jego odpowiedzieć trzeba. Co mi obchodzi, kto zgrzeszył, proszę ciebie, jako nie widzi facet. No. Czy będę teraz chodził, zastanawiał, analizę robił. Ale to trzeba mieć, przebudzonym trzeba być do tego wszystkiego. W ogóle trzeba być przebudzonym, żeby sobie. Nie wiem, w ogóle ma rodzinę normalną założyć, męża, żonę znaleźć, żeby się nie bać, żeby w kościele żyć. Zobaczcie, to przebudzenie jest potrzebne do prozaicznych, codziennych funkcji, żeby się nie dać zakochać. Się boję. Czekam na męża już, modlę się. Ile się modlisz? 15 lat. Mówię to człowieku. A ile się jeszcze będziesz modlić? Nie wiem, Pan da? Co ci Pan da? W szpitalu, na geriatrii chcesz męża znaleźć? Gdzie ty chcesz męża znaleźć? 15 lat się modlisz o męża? No, boisz się mieć męża! Bo jesteś ultra charyzmatyczką i się boisz! Uznaj to! Przyjdź do Boga! Powiedz, Boże! W ogóle budzę się w tym, no! Nie boję mieć męża. I sobie ubzdurałam, że teraz proszę ciebie, tu mnie pokażesz, mnie wskażesz, bo sobie przeczytałam książkę Bóg jest swatem Dereka Prince'a i tutaj wyswatasz mnie. Cię wyswata. Twoją blokadą wewnętrzną, to cię nikt nie wyswata. Rozumiesz?
To Duch Święty wyszedł na ziemię, proszę Ciebie, w taki sposób, żeby Cię wziął za garba i Cię tam wstawił gdzieś, proszę Ciebie, przed chłopa. Jeszcze też nie poznała, że to ten. Powiedziała, Panie, daj mi znak! Co ma mieć? Nie wiem, dziurę w głowie. Bo to są groteskowe rzeczy, bo, ale wiecie, dlaczego Wam to pokazuje? Bo tak Kościół żyje. Tak żyją ludzie w kościołach. Tak funkcjonują. Dorabiają sobie do tego jakieś w ogóle historie z księżyca, człowieku. Cały czas coś jest dorobione, bo ludzie śpią! Na śpiochach wszystko, człowieku, lunatycy! Rozumiesz? Cały czas! Duch lunatyczny. Nie wolno tak. Nie pójdziemy dalej w tą stronę. Nie dajmy się sterować w ten sposób. Ja byłem wiele lat w różnych religijnych miejscach, oprzytomniałem, po prostu oprzytomniałem, zobaczyłem w ogóle, mówię, nie no, o Boże kochany, no po prostu ja nie wiem, no to jak tak można, mówię, no jak tak można żyć? Musimy się budzić, proszę Was o to, bo wiecie, tego nie można ludzi nauczyć, bo ludzie u nas mają taką tendencję, że oni coś przychodzą, do kościoła coś tam weźmie, jakąś łyżeczką coś zje, o to mi wystarczy i pójdzie. To nie da rady tak. My mamy poruszyć naród. Oni muszą w nas widzieć w ogóle inny gatunek. Oni muszą w nas inny gatunek widzieć. Oni muszą w nas widzieć jakąś potężną bryłę, zupełnie inną. Powiedzieć, jakiś dziwny jesteś. Tak? Tak jak z Reinhardem Bonkiem, bo słyszeliście. Jak wszedł do sklepu i mówi, ta babka ze sklepu mówi, ale pan ma dziwne oczy, mówi. A on mówi tak, mówi, bo tam mieszka we mnie Chrystus i tamtędy czasem wygląda. Mój taki z kościoła też od nas taki przyjaciel mój, biznesmen, też mówi tak, poszedł biznes robić z kimś tam i na tym spotkaniu, to ważne spotkanie było biznesowe, on mówi tak, panowie, bo oni chcieli tam, żeby on pracował dla nich w jednej dziedzinie, panowie, musicie o mnie coś wiedzieć, jestem narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. A bo oni zapytali, dlaczego tak dużo chcesz pieniędzy za tą rzecz, nie? On mówi, bo ja jestem najlepszy, dlatego jestem bardzo drogi. Mówi, nie znajdziecie nikogo lepszego w tej branży niż ja. Ale musicie coś opowiedzieć, jestem narodzony z Bożego Ducha, oni się ze mnie patrzą. Uzdrawiam chorych, wypędzam demony, głoszę Ewangelię, możecie mnie znaleźć na YouTubie, tak? I jeżeli weźmiecie mnie do tej pracy, tak? To będziecie mieli bardzo dużą korzyść, bo jestem najlepszy. Ten główny tam siedzi, no cóż, a zatem wszystkie spotkania będziemy zaczynali od modlitw. Rozumiem? Chodzi o to, że on nie przemycił niczego, bo na przykład my ludzie uczymy prostych rzeczy. Mówię, przebudzenie niesie za sobą jasność przepływu, tak? My nie chodzimy takim, no, tędy, rozumiesz, tak? Tylko chodzimy normalnie, czyli jesteśmy ludźmi Boga. Mędrcami z Syjonu. My wiemy, jak jest, a najlepiej jeszcze, że wiemy, jak będzie. Nie tylko, że wiemy najlepiej, jak jest, ale wiemy, jak będzie. Jesteśmy odważni, zdecydowani, silni, bezkompromisowi. Rozumiecie? Był taki przebudzeniowiec, nazywał się Bosworth. On... W ogóle pojechali z nim wszyscy. Cały ówczesny Kościół Zielonoświątkowy. Tylko wiecie, co było z facetem? Był przebudzony. W związku z tym nie załamał się jak stary dach, tylko poszedł z Ewangelią do ludzi. Liczy się dzisiaj, tak? Że głosił Ewangelię przynajmniej do miliona ludzi w swoim życiu. Masy tych ludzi przyprowadził do Jezusa i pozakładał wiele kościołów. Przebudził się. Ja jestem cały czas w procesie i chcę się budzić dalej. Proszę Cię o to, nie zatrzymuj się w tym. Nie zatrzymuj się. Jeżeli staniesz przed taką zaporą jakąś, która
będzie Ci się wydawała niesamowicie trudna i wielka, to powiedz: Panie, wierzę, że i ta rzecz się przywróci. I ta rzecz też się przywróci. I nie bój się płacić ceny. A niech się odwrócą wszyscy w cholerę. Panie, to w ogóle nic Ci nie będzie. Nawet jak Cię zostawią najbliżsi, i to Wam powiem z praktyki, to jest niesamowita rzecz. Bo w ogóle wiecie, że Bóg zawsze płaci swoje rachunki. To jest bardzo ważna informacja w ogóle. On wie, że takie kredyty obrotowe czasami, to widać w ogóle. Konsumpcyjne to nie są od Boga. Obrotowe tak, także. A jeśli ktoś z nas robi biznes, to Jezus zawsze brał kredyty obrotowe. To osła pożyczył, to łódkę. Konsumpcyjnych w ogóle nie brał, bo to wiesz. Nigdy nie widziałem, żeby tam powiedział: przynieście mi tam w ogóle parę bochenków, bo chcę zjeść, nie? On zawsze mówi: osła mnie załatw, tam to mnie załatw, a łupkę mnie znajdź, bo tam wieczerze pańską będę robił. On cały czas na obrotówce. Także obrotówka to jest w Bożym stylu. Natomiast on płaci swoje rachunki. To znaczy, że kiedy Ty decydujesz się, żeby iść w przebudzenie i nawet będziesz tracił na jakiś czas, to pojawią się w Twoim życiu jakby zapłaty za to. Nawet jeśli odejdą bliscy, pojawią się jeszcze bliżsi. Czuję się kochany dzisiaj. Mam przyjaciół. Mam ludzi, którzy za mnie życie kładą. Jestem w szoku. Jestem w szoku, jakich mam dziś przyjaciół. Słuchajcie. Wiem, że mam dzisiaj w swoim środowisku ludzi, którzy fizycznie dadzą się za mnie zabić. I nigdy ich o to nie prosiłem. Mam takiego jednego przyjaciela, jak go o coś pytam, mówię do niego tak: czy mógłbyś zrobić jakąś rzecz? A on do mnie mówi tak: pastorze, nigdy nie mów do mnie, czy mógłbyś. To silny człowiek. W ogóle mam silnych ludzi wokół siebie. Bardzo silnych. Wielu z nich to silniejsi ode mnie ludzie. W ogóle świetnie się czuję w ich środowisku. W środowisku silniejszych ludzi ode mnie. Wcale mi to nie przeszkadza. Ludzie są silniejsi ode mnie. Rozumiecie? W ogóle. Ja marzę, żeby ludzie byli silniejsi. W ogóle marzeniem każdego ojca jest to, żeby jego dzieci były silniejsze niż on. W ogóle jest normalny ojciec, bo jak nie, jak ktoś jest patolem, rozumiesz, to chce, żeby dzieci były słabsze. To jak słabszy, to łatwo go kontrolować. Tylko wiesz, ojcowie nie kontrolują swoich dzieci, dlatego że, mówię o normalnych, mówię o duchowych zależnościach, dlatego że oni wiedzą, że to jest piekła. Natomiast ci ludzie są prawdziwymi przyjaciółmi moimi. Ja tego nie miałem jeszcze lat temu 8, rozumiecie? A wiecie, czemu nie miałem? Bo ja się bałem na przykład. Ja się bałem. Ja uważałem, że ja muszę ogarnąć pewne zjawiska sam. To były warownie w moim życiu. Ja nie byłem przebudzony tam. Ja nie byłem przebudzony. I jak się zacząłem budzić, zaczęli o tym odchodzić ludzie, ale na ich miejsce zaczęli przychodzić jeszcze bliżsi mi ludzie. Jeszcze bliżsi. Stąd Jezus powiedział, jeśli, mówi, porzucicie ojca, matkę, braci, siostry dla królestwa, tak? O wiele więcej zyskacie w życiu teraźniejszym, nie mówiąc o życiu wiecznym. O wiele więcej. Więcej. Nie bójcie się. Może nas zostawią. Może powiedzą: nie zgadzam się na to, co robisz. Zapytasz tej bliskiej osoby: czemu myślisz, że oczekuję Twojej zgody? Kocham Cię. W ogóle nie oczekuję Twojej zgody. Byłem ostatnio na filmie, mówiłem też Bartkowi, pewnie niektórzy z Was byli, Czarna Pantera Marvela. I tam jest akcja, że mąż i żona są generałami króla. Mąż się buntuje przeciwko królowi. I jest starcie między żoną a mężem w pewnym momencie. I żona wyciąga miecz i kładzie mężowi pod gardło. A on mówi do niej tak:
zabiłabyś mnie? Ona mówi, dla ojczyzny króla zawsze. Szok. Wiecie, patrzyłem na tego króla, jakimi był ludźmi otoczony. Jak go kochali ci ludzie. Zacząłem doświadczać tego w swoim życiu. Dlatego się przebudziłem. Przebudź się, każdy element twojego życia. Tam, gdzie już jesteś przebudzony, super, biegnij do przodu, ale nie pozostawiaj żadnego lota. Żadnego! I to będzie twoja prywatna wojna. Chciałbym się pomodlić, przyjaciele, i chciałbym, żebyście teraz, jak się będziemy modlić, wzięli, żebyście podjęli decyzję. Ja oczywiście nie mogę tego od ciebie żądać, ale ja cię po prostu o to proszę. I teraz powiem ci bardzo ważną rzecz, bo mówimy o rzeczy prawdziwej. Jak to mówi moja żona, Bóg na poważnie z nami w tej sprawie, więc jak się będziesz o to modlił, to chcę, żebyś zrozumiał, że to się wydarzy. Po prostu to się zacznie dziać. Przebudzenie zacznie wpływać. I nie zacznie wpływać w ten sposób, że będzie to takie fajne, tylko będzie niefajne. Tylko zgódź się na to. Zgódź się. Panie, tak, ja się zgadzam, niech ono wchodzi. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja dziękuję Ci za tych ludzi. Dziękuję za Twój Kościół tutaj. Ojcze, ja uwielbiam Ciebie. Ja wywyższam Ciebie. Ja czczę Cię, potężny, wielki Boże, Ty, który jesteś naszym Ojcem. Ja chcę, żeby każdy człowiek teraz podejmował decyzję taką szczerą, prawdziwą. Duchu Święty, który jesteś Bogiem budzącym, który jesteś Bogiem przebudzenia. Przyjdź teraz do każdej dziedziny u ludzi, która jest śpiąca. Przyjdź do każdego miejsca snu. Duchu Święty, my rozpoznajemy ten czas. My wiemy, że to jest ten czas. To jest czas naszych przebudzeń. Duchu Święty jest przebudzenie. Duchu Święty, ono trwa. My wiemy, że jesteśmy Jego częścią. My tego nie cofamy, Ojcze. Tylko idziemy teraz dalej. Chcemy, Duchu Święty, żeby Twoja potężna moc uderzyła w każde miejsce, które jest miejscem śpiącym. Niech to uderza jak potężna fala, Święty Duchu. Niech to uderza jak potężna fala. Niech przychodzi teraz Twoja fala za falą. Niech to uderza, potężny, Święty Duchu. Uwielbiam Ciebie. Wywyższam Ciebie. Jedyny Królu i Panie, potężny Boże przebudzenia. Ty, który byłeś, jesteś i będziesz. Ty, który jesteś ciągle ten sam. Ty, który jesteś życiem w nas. Ja chcę, żeby to się manifestowało w ludziach teraz. Potężny, Święty Boże, niech każdy mur będzie niszczony przez Twoją falę przebudzenia. Niech wychodzą do wierzchu rzeczy, Ojcze, które gdzieś zostały pospychane przez ludzi. Ojcze, ja przeklinam każdy lęk. Ojcze, ja przeklinam każdą niemoc wewnętrzną. Ojcze, ja przeklinam każde zawstydzenie. Ojcze, ja przeklinam każde traumatyczne przeżycie. Ojcze, ja przeklinam każde wycofanie. Ojcze, w imieniu Jezusa ja to przeklinam. Duchu Święty, ja przeklinam każdą formę odrzucenia, każdą formę poniżenia. Potężny, Święty Duchu, ja chcę, żeby teraz Twoja moc uderzała w to. Ja chcę, Ojcze, niech te decyzje, które podejmują ludzie, będą teraz wiążące. Ojcze, my to ustanawiamy w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Chwała Ci, Boże. Chwała Ci, Król. Ojcze, niech Twoi aniołowie pomagają ludziom, kiedy będą przychodziły trudne sytuacje, kiedy będą ludzie się musieli zmierzać, Ojcze, z tymi miejscami, Ojcze, które zostały dotknięte dzisiaj Twoją obecnością. Z tymi miejscami i te miejsca będą się uaktywniać do życia. Ojcze, niech Twoi aniołowie wtedy będą wokół ludzi. Niech dbają o nich, Ojcze, w imieniu Jezusa. Uwielbiam Cię, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz. Uwielbiam Ciebie, Boże, za to. Niech każda myśl, która stoi w sprzeczności przebudzeniu, będzie zniszczona w umysłach ludzi. Niech każda emocja, która drży lub wynosi się ponad formułę przebudzenia, będzie zniszczona w imieniu Jezusa. Ojcze, uwielbiamy Cię. Wywyższamy Cię, Król. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Hakarabaseke de Lord. Holy replace. Jeżeli taką rzecz widzisz teraz, która gdzieś się zaczęła pojawiać w Twoim życiu,
teraz, jak się modliliśmy i zobaczysz i widzisz, że to jest problem, to po prostu powiedz do Ducha Świętego, żeby właśnie do tego przyszedł, do tego miejsca. Może to jest jakiś lęk, może to jest cokolwiek. Po prostu powiedz, żeby on tam przyszedł. Powiedz, przyjdź Duchu Święty właśnie do tego miejsca. Ja jestem tam zatkany, powiedz do Niego to, niech to będzie Twoje osobiste teraz. Ha, masaka, da, redeke, da, redeke, da, menesei. Ho, maraka, da, saba, na, ma, na, ra, la, ra, da, haka, da, redesire, da, redekore. Ero, are, la, redeke, da, redesire, da, redeke, da, na, ma, na, sera. Kiedy mówisz do tych rzeczy, to w tej chwili Ty informujesz, że te rzeczy muszą się obudzić. Niech obudzą się te przestrzenie, które usnęły. Niech te zapory odchodzą teraz. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty. Uwielbiamy Cię, Królu. Dziękuję, że Ty jesteś w tych decyzjach teraz. Ty jesteś w tych słowach. Halleluja. Halleluja. Choć niech przychodzą objawienia. Niech ludzie widzą. Niech przychodzą sny, Ojcze, które będą obrazowały te przestrzenie. Niech przychodzą wizje. Niech różne zdarzenia, Ojcze, obrazują te rzeczy. Tak, Duchu Święty. Niech obrazują te rzeczy. Szapatara la na masajne belon. Urara masaka. Niech przychodzą, Duchu Święty. Niech widzą to ludzie. Niech widzą to ludzie. Niech nic nie stoi na drodze. Opasa Karla Reda Hendre de la Reda Kendre 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 Mówcie, papatara, lada, sakara, lada, sakara, lada, sakara, lada, 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 Wyszamy Ciebie, Święty Duchu, Holy Spirit, rozmawiaj z Nim, mów do Niego, mów do Boga, który jest w Tobie, rozmawiaj z Nim. On chce, żeby z Nim rozmawiać. Szapa, tarara, tarara, ponad tym, co było do tej pory. Szemene, lede, kende, dedy, dedy, sielo, roboro, mosokon, rodo, parlasi.
Yeshua, ne menelari de kinele de dis, poruș Duhă Sfântă. Bug în Iisuseca, poruș, ne topuie. Bug în Iisuseca, bug, ola de carma, amara da fari de rădă și loro, ne tine de de kinele de dis, și loro, ne și la haria, vera, io ne menelari de kinele de lari, de kinele de lor, de kinele de Yeshua, ne menelari de kinele de lari, de kinele de sina de Cisus. Uvielbiamy Ci, Święty Duch. Uvielbiamy Ci, Święty Duch. Uvielbiamy Ci, Święty Duch. Oma rafa da ra la da sa ka da sa nge de re de per loro na de re de de chi. O la prisi ke te ure bu bu me na ra ra la sa ibra ra 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 si me de re de de chi. Uvielbiamy Cię di tu. Wywyższamy Cię di Jezus. Jezus sa pa ne ne de he te de re de de chi. O re di di si na de ra ra sa. Choroby się kończyły, a chleby rozmnażały, bo według ciała jesteś Dawidowy syn, według ducha Jahwe Elohim. Na krzyżu tam poniosłeś śmiertelne to cierpienie, a potem zmartwychwstałeś i odkupiłeś ziemię, bo według ciała jesteś Dawidowy syn, według ducha, Jahwe Elohim, mara la rade glory, drydesej na Senior. Skupiłeś na niebiosa, klęknęli aniołowie, a ojciec tron ci wskazał i zasiadł tam Bóg człowiek, bo według ciała jesteś Dawidowy syn, według ducha, Jahwe Elohim. 10 dni tam trwało potężne uwielbienie, a Kościół tu się modlił i stąpił Duch na ziemię. I my tu dzisiaj trwamy, Jahwe w Duchu Twym, i wołamy, stąd Boże Elohim. I my tu dzisiaj trwamy, Jahwe w Duchu Twym, i wołamy, stąd Boże Elohim. O katarala da kanamase, te koto koro soro loro manamase. Jeszuane na Manasie na Rahar. Nie ma takiej granicy, której nie jesteś w stanie przejść. Hakarama da sara la da sara arase. Ojcze, my w imieniu Jezusa przekraczamy każdą granicę, która w jakikolwiek sposób została położona przez przeciwnika. Ojcze, my w imieniu Jezusa przekraczamy każdą granicę. Ja przeklinam demoniczne granice. Ja w imieniu Jezusa przeklina demoniczne granice w imieniu Jezusa. Maka toko joko dolo sokoda, nefa kata rala maka ta zawake, oko toko jolo lolo lowa, erala ama seko to sile remana, oko toko jolo koto rola her. Uwielbiamy Cię, potężny Święty Duchu, Ty, który jesteś Bogiem bez granic. Ty, który jesteś Bogiem bez granic, Ty, który jesteś Bogiem potężnym, Bogiem wysokości, szerokości, głębokości i długości. Boże, uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, maralada seku, dolorahaj, olorololo, korolorodoha, karabasenge de lord. Uwielbiamy Ciebie, jedyny Królu, jedyny Boże nasza, ralada her, olokoto, jokorolo, dohorolo, roho.
Orolodo kodo soko yoro morolodo so. Nevekete yele mene kada bada kada. Okoto yokoto loro loko koto morolodo hor. Ela mata ramada sikere na har. Neko rolodo horabasa. Ty masz taki wzrok, że możesz sięgać tam, gdzie nie sięga wzrok naturalny. Wystarczy, że zdecydujesz. Możesz widzieć, możesz widzieć. Ojcze, my w imieniu Jezusa zrzucamy każdą łuskę z oczu ludzi. Ojcze, my w imieniu Jezusa ustanawiamy widzenie, widzenie, widzenie. Ojcze, Ty jesteś ten, który otwiera oczy. Ty jesteś ten, który otwiera oczy. Niech widzą potężny Święty Duchu. Niech widzą dalej i bardziej. Niech widzą wyraźniej i konkretniej. O kana masaka rala da sina. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie, Królu. Uwielbiamy Ciebie, Królu. Nie ma innego Boga. Nie ma innego Pana. Nie ma innego Zbawiciela. Ty jesteś jedyny. Ty jesteś bezwzględny jedyny. Ty jesteś dobry Ojciec. Ty jesteś Bóg miłości. Ty jesteś Król zrozumienia. Ty jesteś Bóg, który nas rozumie. Uwielbiamy Ciebie. Ty w Chrystusie Jezusie otworzyłeś nas. Ty nas nigdy nie zamkniesz. Uwielbiamy Ciebie. Ty dałeś nam niebo. Ty dałeś nam niebo. Ty otworzyłeś nam niebo. Jesteśmy ludźmi z nieba. Uwielbiamy Ciebie, Boże, że tutaj na ziemi jesteśmy na chwilę, ale tutaj widzimy, dokonujemy przejścia przez granicę. Ojcze, w imieniu Jezusa, my przechodzimy granicę, my dotykamy nowego miejsca, my jesteśmy ludźmi przebudzonymi, my widzimy, my odczuwamy prawidłowo, my rozumiemy, my analizujemy prawidłowo. Ojcze, my pozbywamy się teraz wszystkich lotów. Ja przeklinam demoniczne sfery stojące za ciężarami, które zostały nałożone na ludzi przez religię, przez humanizm, przez jakiekolwiek traumy życiowe. W imieniu Jezusa ja mówię, każda duszo, masz w tej chwili wejść pod autorytet odrodzonych duchów. Masz rozumieć jak duch, masz myśleć jak duch, masz odczuwać jak duch, masz widzieć jak duch. Teraz, teraz, każda duszo, teraz. Makatoro loko to sokora laha, amarala kadara padese. Uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, potężny Święty Boże. Ty, który jesteś życiem, Ty, który jesteś Panem, Ty, który rządzisz. Ty, który jesteś, szamary pryzyk i nelerechor, tera padre de vizecizes, tera masira la radahaj. Każdy grzech jest przebaczony, każdy ciężar jest zniwelowany. Jesteś absolutnym Panem swojego życia w imieniu Jezusa. Nie ma żadnego Pana nad Tobą. Diabeł nie może władać. Nie ma żadnej sytuacji, która przerosłaby Twoje życie. Nie ma takiego czegoś, co mogłoby Cię zdominować. Bóg powiedział, że możesz deptać po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjaciela i nic Ci nie będzie. Jesteś odporny, jesteś odporny, jesteś odporny. Nie może Cię dotknąć żadne zło. Nie może dominować nad Tobą żaden człowiek. Jesteś odporny. Nie bój się i nie lękaj. Nie bój się i nie lękaj. Decyduj odważnie. Przychodzą niektórym z Was myśli o tym, co możecie zrobić ze sobą. Co ze sobą możesz zrobić? Zgódź się na to. Powiedz, Boże, ja zrobię tą rzecz. Ja ją w ogóle zrobię, Boże. Ja wiem, że to jest dziwne. Ja wiem, że to jest niewykonalne po ludzku. Ale ja teraz ustanawiam, że ja tą rzecz zrobię. Ty powiedz, że ją zrobisz. Nazwij ją. Oko tarasaka. Nazwij ją i powiedz, ja to zrobię. Dlatego, że jestem synem Boga. Dlatego, że jestem córką Boga. Powiedz taką rzecz. Ja to zrobię. Ja to zrobię. Nie potrzebuję, żeby ktoś mi w tym pomógł. Nie potrzebuję tego. Halleluja. Ja będę kochał nie dlatego, że potrzebuję, żeby mi ktoś pomógł. Ja w ogóle będę kochał, bo kocham, a będę robił rzeczy i nie będę potrzebował, żeby ktoś mi pomógł. I Bóg widzi, jaka jest Twoja decyzja. Twoja decyzja niesie za sobą moc Boga. Duchu mądrości. Ja chcę, żebyś wypełniał ludzi, żebyś pokazywał sposoby działania, żebyś objawiał teraz, od czego trzeba zacząć. Ty jesteś Bogiem początku i Bogiem końca. Ty jesteś początkiem i dokończycielem.
Ty zaczynasz, prowadzisz i kończysz. Święty Duchu wiary, niech teraz wiara z ducha przenika na umysły. Na umysły. Szata patasena na maralada sakatese lege mene mene dala babara hagara. Ula marala sielasa. Niech przenika wiara. Niech przychodzi pewność. Pewność! Ja przeklinam wszelką niepewność. Ja przeklinam wszelkie zamieszanie wewnętrzne. W imieniu Jezusa. Wszelka niepewność odchodź. W imieniu Jezusa. Wszelka niepewność odchodzisz teraz. Teraz. Masaka tasere lerehor. Yeshua la manenari de kenene de lere de kenene maredo. O masaka tani de sende de lere de kenene Jesus. Ja przeklinam wszelki stres w ludziach. Ja w imieniu Jezusa usuwam wszelki stres. Ja nakazuję, aby wszelki stres odszedł od ludzi. Wszelki stres. Wszelki stres. Wszelki stres. Ja nakazuję teraz, aby z tkanek wszelkie toksyny odchodziły. W imieniu Jezusa przeklinam wszelkie toksyny. Wszelkie zanieczyszczenia. W imieniu Jezusa. Każde ciało przyjmuj teraz uzdrowienie i umocnienie. Każda zniszczona tkanka masz się odnawiać teraz. W imieniu Jezusa. Kortyzol masz spadać w imieniu Jezusa. Do poziomu, który stworzył Bóg. Teraz w imieniu Jezusa. Boży pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienia. Masz przenikać w tej chwili każdą tkankę fizyczną u człowieka. Każda tkanka fizyczna. Masz w tej chwili korzystać z Bożego pokoju, z ducha ludzi. Niech to płynie. Niech to płynie. Ja w imieniu Jezusa biorę autorytet nad wszelką demoniczną siłą, siłą czarów. Ja zabraniam działać czarom nad ludźmi tutaj. Ja przeklinam wszelkie czary, wszelką manipulację uwolnioną przez innych ludzi wobec tych ludzi tutaj na miejscu. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Szatę nadrytykę. Dobra, mamy wysyłkę dla Jeszua, mamy dla wysyłkę dla Jeszua, mamy wysyłkę. O, Ty jesteś wielkim Bogiem. Wielkim Bogiem. Będę ufał Ci, będę wierzył w Twoje słowa, które dajesz mi. Będę ufał Ci, będę ufał Ci, będę wierzył w Twoje słowa, które dajesz mi. Właśnie teraz to się. Będę patrzył w Twoją twarz, będę uwielbiał Cię, będę cieszył się z Twojej obecności, Jezus, będę Ciebie wielbił. Będę Panie mówił językami, będę Królu ufał wciąż. Wiem, że dobry Boże jesteś z nami, Ty jesteś Bóg i Król. Ufaj. Ufaj w każde słowo. Ufaj w to, co mówi do Ciebie i o Tobie. Ku Święty, ja modlę się teraz i proszę Cię, powiedz teraz do ludzi o ludziach. O nich.
chory. Powiedz, co czujesz. Ufaj w to, co słyszysz. Ufaj w to, co słyszysz o Tobie. Ufaj w to, co słyszysz o Tobie. To jest Twój tatuś. On tak myśli o Tobie. On tak myśli o Tobie. Bardzo mocno ten obraz tego, co myślisz o nim. Z tego miejsca, z tego wzmocnionego poczucia bezpieczeństwa już. I ci ten dźwięk przechodzenia po prostu dalej, 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 piękna twarz i usta twe zapewniły mnie o miłości. Twoja piękna twarz i usta twe, Jezus, mówiły mi, że tak bardzo kochasz mnie. Twoja piękna twarz i usta twe powiedziały właśnie dziś do mnie to. Pokaż, no pokaż, no pokaż, jak mnie kochasz, no pokaż, Jezus, no pokaż, no pokaż, jak mnie kochasz, o Jezus, no pokaż, no pokaż, jak mnie kochasz, właśnie teraz mi pokaż, pokaż, jak mnie kochasz. Twoja piękna twarz i usta twoje powiedziały, że zależy na mnie ci, nawet wtedy, gdy w grzechu byłem i trzymałem diabła dłoń. Wiedziałem, że Ty nie zostawisz mnie. Nie zostawisz mnie. Nie było takiej sytuacji w Twoim życiu, w której On by się odwrócił. Niech to będzie w Tobie takie widoczne. Niech to Cię zmieni. Nie było takiej sytuacji, w której On by się odwrócił. Niech to będzie motywem do działania.
motywem do dzieła. Ty jesteś innym już człowiekiem. Jesteś innym człowiekiem już teraz. Nigdy o tym nie zapomnij, co ci zrobił dzisiaj. Bo to jest coś, co ci zostanie na zawsze. Na zawsze. Zawsze to wspomnę. Zawsze to wspomnę. Zawsze szapa ta się wstawia. To jest twoje poczucie bezpieczeństwa. Z tego idzie przywódzenie. Czy nie jesteś jeszcze pojednany sam ze sobą, masz do siebie coś? Uważałeś siebie w jakiejkolwiek mierze za innego niż mówił tobie Bóg. To teraz powiedz Bogu, że się jednasz ze sobą, że wybaczasz sobie, że nie masz już nic do siebie, tak jak on cię wybaczył. Czy się kochasz? Powiedz to samo się. Ojcze, kocham się. Lubię się. Jestem fajny. Jak dla ciebie jestem fajny, to i dla siebie jestem fajny. To jest prawda. I on z tego może działać. Ujęło mnie bardzo to słowo, że choćby ojciec i matka mnie opuścili, to mnie nie opuści. Sobie uświadomiłem, że to naprawdę muszę być miłość. Yeah.